środę rozegrano ćwierćfinały Pucharu Polski. Największych emocji spodziewano się w Tychach, gdzie Sokół grał z Widzewem. Gdy w 30 minucie bramkę dla gospodarzy strzelił eks-widzewiak Robert Wilk, zapowiadało się na sensację, ale 10 minut później wyrównał Koniarek. W drugiej połowie nie padła żadna bramka. Na 5 minut przed zakończeniem dogrywki zwycięskiego gola dla Widzewa strzelił Ryszard Czerwiec.